właśnie jesteśmy na dworcu w Leeds. Nie lubię wstawać rano normalnie. Jedyny pociąg, który jedzie, to jest Manchester Airport o 3.20, czyli za jakieś pół godziny. Trochę za wcześnie, żeśmy się tu zebrali, ale wolę być wcześniej. W ogóle wczoraj to miałem takiegoś, nie wiem, gorączka mnie chwyciła, że dzisiaj jestem trochę rozbity na tą wycieczkę do Paryża. No ale może jakoś będzie fajnie. Zapakowani w drogę. Manchester Airport, znaczy lotnisko w Manchesterze. No, jak na każdym lotnisku w Anglii są automaty do gry, jak widzicie. Obojętnie czy lotnisko, czy jakiś przystanek, bo tutaj hazard jest dozwolony. Możecie sobie pograć nawet czekając na samolot. No i oczywiście sklepy standardowo, Wade Smith i parę innych, czyli takich, które są wszędzie indziej, w jakichś tam zajazdach, przy autostradach też. Nic ciekawego. Bez słówka, strasznie dużo. Where are we going? O mój Boże. Ta bezcówka to jest straszna. Nie ma wyboru, żeby jej ominąć. Chodzisz między sklepami jak normalnie w jakimś centrum handlowym. A nie można iść bezpośrednio do bramek. No cóż. Konsumpcjonizm, nie? Konsumpcjonizm. 15 minut kręcenia, żeby wyjść do bramek. Nie polecam lotniska w Manchesterze. No, dolecieliśmy na lotnisko w Paryżu, Charlesa de Gaulle'a. Tak samo duże jak i, no nie, większe niż w Manchesterze, ale nie ma ze mną zamiaru się tu kręcić. Na lotnisku takimi oto wagonikami trzeba się przemieszczać. Okej, jedziemy. W Paryżu. No nie jest jakiś mega super wypas, ale jest okej w sumie. Nie okej. Dziewczyny tam coś gadają, pokażę wam widok, jaki mam. Z okna, nieciekawy, chociaż nie tak straszny. No, Paryż taki pełną gębą będzie. Z tej strony może tak. Na dole restauracje i wszystkie inne badziewia. No spoko. Idziemy do Louvre. Trochę Fluffy. Fluffy. Mikrofon. Nie, nie, Mike. Wyszliśmy sobie z hotelu. Idziemy do Louvre, bo dzisiaj mamy zabukowany Louvre. Pogoda troszkę niezbytnio sprzyja. O. Na takie wycieczki. No ale jest zabukowany, więc nie możemy trochę olać tematu. No i też zmiana czasu wstawania o 2 w nocy. I zmiana czasu, chociaż niby to jest tylko godzina, ale jednak daje się wyczuć takie coś. I jednak jestem troszkę zmęczony po takim maratonie. No ale zobaczymy, jak Louvre będzie wyglądał. Mam nadzieję, że dzień nie będzie całkowicie stracony. Chyba takim najlepszym motywem na zwiedzanie Paryża, najlepszym sposobem na zwiedzanie Paryża jest po prostu chodzenie w sobie w uliczki i patrzenie, co dana uliczka ma do zaoferowania. Ja na przykład trafiłem na coś takiego. Tam graf na ścianie. A obok mnie jakiś ryneczek z tyłu. Nie wiem, gdzie jestem, no ale nie narzekam, nie narzekam. Duża ta miejscówka.
coś z jednej strony, a z drugiej... Wszędzie ładnie. Panowie z bronią. Jesteśmy w Luwrze. No jednak widać, dlaczego jest to jakoś tam narodowa chluba francuska. Wygląda fajnie. Na przykład to. A pamiętacie Kod Da Vinci? Taki film? No, Louvre w środku. Zobaczcie sobie, jakie są powitania tutaj. Po rusku, po japońsku, po arabsku, koreańsku i tak dalej, ale po polsku nie ma. Przyjemnie. No. Tu takie atrakcje nas dzisiaj uminęły przez to, że jesteśmy tu troszkę za późno. To chcieliśmy wejść do Luwru. Okazało się, że nie mamy biletów, tylko vouchery na bilet, że bilet trzeba odebrać do tego miejsca, o tego długiego tam aż pod sam koniec, o tam musimy odebrać w tym oto kiosku tutaj małym, takim o piździku. No, na mapie nie mogę zaznaczonego na voucherach, więc trochę masakra. No i trochę żeśmy się też sprajeżyli. No ale nie ma tego złego, bo bilety są ważne przez cały rok. Jesteśmy w knajpie jakiejś podrzędnej francuskiej, jak widać. Zamówiliśmy jakiś tartar, czyli jest surowe mięcho. Zobaczymy, co przyjdzie. No takie coś przyszło. Tutaj jeszcze mamy. Tartar, czyli tatar, to sobie mamy tartar. No ładnie wygląda w całości. A wziąłem sobie jeszcze crème brûlée w restauracji. No i powiem szczerze, że that's the shit. Miasto skuterów. Wszędzie skuterki. Masakra, nie? Jeżdżą na każdym kroku. Paryskie metro. Troszkę obskurne jest. Najlepsze wsparcie, jakie siedzenia są pomiędzy. Ile miejsca. Dla grubasów normalnych. Dobra, jedziemy. Wszyscy tutaj jeżdżą na takich trzykołowcach. Pełno tego tu. Wozca, przygrywy, masakra. Jak widzicie za mną budynek opery paryskiej. Tam gdzie nagrywali te, jak to jest, pan to będą duch operze. Dużo
Nie ma jeszcze wielkiego ruchu w Paryżu, no ale jest wtorek rano, więc nie dziwię się. Architektura jest spoko, nie powiem, że nie, bo to mi się podoba, ale ogólnie strasznie brudne miasto. No ale przyznam, że chyba takiego drugiego nie ma. Tak wygląda z drugiej strony. Strasznie obskurne, może tu nie, ale paryskie metro jebie jakąś sraką, kurwa, twardą. Masakra. Masakra jednym słowem. Paryż. Miasto skuterów po raz kolejny. Na parkingu 3 motory, 40 skuterów. Już wiem, czemu ludzie mówią, że to są straszne pizdy z tych Francuzów. Są. Już to widzę od razu pierwszego gwiazdy tutaj. Kolejna podrzędna restauracja. Ja oczywiście sobie wziąłem jak śniadanie. Dziewczyny sobie wzięły naleśniki. A ja oczywiście buda z lodem. Ja oczywiście buda z lodami. Bo 40 koni musi być. Klepików od cholery z bzdurami, ale tak jak wszędzie wiadomo. Teraz będziemy wchodzić na wieżę Eiffla, zobaczymy jak to wyjdzie. A wieża Eiffla jest, o, widzicie górę chyba i tak daleko, czekam na przewodnika.